A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rozmus, 24 października. Zapraszam na Krypto Flash. Dzisiaj cały rynek na czerwono. Wczorajsza sesja popołudnie szczególnie przyniosło spadki. Bitcoin 7420 wyłamał bardzo ważną granicę wsparcia. Wprawdzie spadliśmy tylko do ostatniego low około 300 dolarów, natomiast procentowo już przy coraz niższej cenie Bitcoina jest to spadek około 8%. Takie spadki wczoraj miały miejsce na sesji popołudniowej, natomiast nie wróży to niczego dobrego. Bardzo ciężka miała miejsce sesja w ubiegłym tygodniu, dokładnie w środę, kiedy to po praktycznie bardzo ładnej formacji, która została zrobiona przez Bitcoina, duży wolumen spadkowy, który nie przyniósł żadnego efektu w cenie, odpowiedź, bardzo wysoki wolumen zakupowy. I 14 mieliśmy rozpoczęcie bardzo 16 dokładnie mieliśmy rozpoczęcie spadku, który przyniósł bardzo dużą falę wyprzedażową. I ta fala ukazała się oczywiście w sposób graficzny, dlatego że tutaj widzimy na wykresie ręko złożonym ze 150 dolarów, czyli kostka ma wysokość 150 dolarów i zsumowany cały wolumen, on zaprzeczył jakby całej tej formacji. Było bardzo niebezpiecznie, no i wczoraj spełnił się chyba najbardziej nieoczekiwany w tym momencie, czy może najbardziej czarny scenariusz, jaki mógł się spełnić. Mamy wybicie, myślę, że te ceny jeszcze mogą tutaj pociągnąć ten rynek w dół, czy wykres generalnie pociągnie tutaj te ceny w dół, dlatego że nie mamy żadnego w tym momencie tutaj ani wsparcia. Niektórzy szacują, że okolice domknięcia tej luki, czyli gdzieś w okolicach 7000, możemy znaleźć jakiś poziom hamujący. Natomiast też jedna rzecz tylko pocieszająca w tym wszystkim jest to, że ten wolumen, który tutaj obserwujemy, był zdecydowanie niższy niż to urwanie z lewej strony, które widzimy dokładnie w tym miejscu. Proszę zwrócić uwagę, że i duży postęp w cenie. Natomiast na pierwszej świecy ten wolumen jest stosunkowo mały, natomiast na drugiej, broniącej, czyli można by było powiedzieć, że ten wolumen wszedł dokładnie w tym miejscu. Może zmniejszymy to troszeczkę, żeby dobrze to zobrazować. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest bardzo wysoki wolumen, natomiast ten wolumen wyprzedażowy jest niski i proszę zwrócić uwagę, że ta świeca też jest o krótkim zasięgu. Zdecydowana dysproporcja jest tutaj i to jest to, co budziło moje obawy po tej właśnie sesji z 16 i pojawieniu się tego ciężkiego tutaj wolumenu, że te ceny mogą zostać tutaj oczywiście nie utrzymane i też tak się po prostu dzieje. Tutaj doszło do pewnej paniki, dlatego że rynek doskonale wie, czy szczególnie gracze techniczni wiedzą dokładnie, gdzie kłaść stop loss. Oczywiście nie mówię, że to jest słuszne czy niesłuszne, natomiast większość graczy to widzi, bo widzimy ostatnie punkty tutaj wsparcia i częstą praktyką, jak ktoś gra bardzo, bardzo technicznie, więc rynek tutaj wystraszył uczestników rynku i doszło do pewnej paniki. Myślę, że również większość osób przestaje w tym momencie wierzyć w Bitcoina, bo takie zachowanie jest rzeczywiście bardzo frustrujące, jeżeli ktoś ma pozycję i siedzi w tych pozycjach, szczególnie właśnie jeżeli zajął pozycję w górnej części wykresu.
bądź też przy tym zbieraniu w tej części. Te spadki, proszę zwrócić uwagę, że tutaj postęp w cenie jest zdecydowanie większy niż tutaj i wartość tego spadku maleje. Ja nie upieram się tym, że nie będzie dalej tutaj spadać. Myślę, że ceny mają szansę jeszcze zejść niżej, gdzieś w okolice właśnie 7 tysięcy. Nie widać na razie jakiegoś super tutaj zatrzymania. Natomiast tutaj nie panikowałbym, dlatego że ta wartość tego spadku nie jest aż taka strasznie duża. Oczywiście procentowo, jak policząc daily zasięg, czyli świecy dziennej, mamy na liczniku prawie 8%, ale technicznie no nie jest to jakiś strasznie duży tutaj spadek, natomiast budzi dużo niepokoju. Dlatego też te ceny zmuszają, przede wszystkim nie tylko zmuszają niektórych graczy do wyjścia z rynku i też tak się tutaj stało, natomiast też bardzo psują sentyment na tym rynku. I myślę, że niskie ceny, spadek cen nie zachęca nikogo do wejścia. Będziemy robić zupełnie coś przeciwnego ze względu na to, że Bitcoin jakby ciągnie cały rynek, to prawdopodobnie w piątek będę otwierał tutaj pozycję na kryptowalucie Waves, która również bardzo mocno ucierpiała, ale Waves jest na tyle atrakcyjny fundamentalnie, że chcę dokupić oczywiście tutaj część tego waloru do portfela. Będzie na pewno relacja live na kanale YouTube i pokażę w sposób właśnie wejścia, zajęcia pozycji na Wavesie. Mam nadzieję, że te ceny się jeszcze tutaj utrzymają i skorzystam z tej okazji niskich cen, aby zająć po prostu pozycję. Co do Bitcoina, jest to wielka w tym momencie niewiadoma. Mam nadzieję, że gdzieś w tych okolicach koło powiedzmy 7 tysięcy będziemy w stanie tutaj wyhamować. Musimy czekać na rozwój sytuacji, nie zatrzymamy tego wykresu oczywiście swoimi zakupami. Sentyment jest bardzo słaby, wolumen handlowany na giełdzie zdecydowanie spadł, także moglibyśmy też również stwierdzać, że te paniki są nie na tak strasznie dużym wolumenie, ale też nie mamy impulsu żadnego wzrostowego, więc tutaj no, sytuacja jest, powiedziałbym, słaba czy beznadziejna w tym momencie na tym wykresie. Nie można przekreślać Bitcoina, dlatego że Bitcoin, biorąc pod uwagę fakt, że na początku tego roku kosztował w okolicach 3000 dolarów, to musimy tutaj, no stwierdzamy fakty, Bitcoin do tej ceny zrobił blisko 100%, ponad 100%. Wiadomą rzeczą jest, że to 14 tysięcy było rekordową ceną w tym roku. Ja osobiście nie spodziewałem się wyłamania tego poziomu tutaj, natomiast wiem jedno, że te wolumeny, które tutaj weszły, one zostały, więc ci inwestorzy, czy ci gracze, spekulanci siedzą na tych pozycjach. Te spadki nie były robione na jakimś super wysokim wolumenie, więc cały czas wierzę, że ten kurs się po prostu obniży. Ta sytuacja nie jest w tym momencie dla nas w żaden sposób komfortowa i tak jak powiedziałem, po sesji z ubiegłego tygodnia, a dokładnie z środy, kiedy pojawił się ten ciężki wolumen, no sytuacja zupełnie, obraz tej struktury rynku, moim zdaniem akumulacyjnej, on bardzo mocno został tutaj poddany, że tak powiem, testowi i ten ciężki wolumen jakby zaburzył całość tej akumulacji. Oczywiście akumulacje pękają i tutaj to wyłamanie no jest rozburzeniem tej pozycji czy tej struktury. Musimy po prostu poczekać, za bardzo nie ma w tym momencie jakiegoś miejsca, nawet technicznego, super technicznego, jest to wyłamanie, więc nie mamy żadnego obrazu gry tutaj skonstruowanego, czyli jakiegoś bocznego zupełnie ruchu. To wyłamanie może spowodować jeszcze niższe ceny, dlatego też musimy obserwować ten rynek. Ja tak czy tak zapowiadam, że w najbliższych 2 dniach zrobię specjalny live, bo bardzo atrakcyjna, przynajmniej dla mnie z punktu widzenia samego wykresu i ceny, jest kryptowaluta Waves, na której myślę, że przy obróceniu Bitcoina jakimś nawet może nieznacznym jesteśmy w stanie tutaj, czy będę był w stanie tutaj zarobić znaczną część tutaj tych procentów, które w tym momencie świecą się akurat na czerwono.
Jeśli chodzi o notowanie do polskiej złotówki, Bitcoin 28 629 zł. No i widzimy, że cały rynek, praktycznie teraz te alty idą równolegle z Bitcoinem. Bitcoin i Litecoin na chwilę obecną najbardziej odbywają z rynku. Moją opinię o Litecoinie znacie, nie raz już na ten temat się akurat wypowiadałem, natomiast ten rynek czy te spadki idą bardzo, bardzo proporcjonalnie i tutaj nikt nie jest faworytem spadków, ale myślę, że w tym momencie może też dojść do ciekawej sytuacji, jeśli chodzi o zakup altów. Jest dużo fajnych projektów. Myślę, że mamy do czynienia z dobrą promocją na tym rynku. Z informacji, które dobiegają do nas, bardzo ciekawa koncepcja kolejnego stablecoina o nazwie Frax. No i nie byle kto ją robi, dlatego że robi ją Stephen Moore, to jest były doradca Trumpa, oczywiście też jeden z nominowanych kandydat do Fedu. Później oczywiście Trump, jak usunęli go z roli tutaj doradcy, czy stracił tą możliwość doradzania Trumpowi, no to też stracił nominację do Fedu. No i ten pan wraz tutaj ze swoimi kolegami, że tak powiem, z branży, próbuje zrobić kryptowalutę, której jeszcze stablecoina, i zgodnie z tymi zapowiedziami wygląda na to, że będzie to stablecoin, którego jeszcze nie ma, inny niż oczywiście wszystkie. No i ten coin ma się nazywać Frax i Moore tutaj zapowiada bardzo głośno, że wkrótce banki centralne odczują konkurencję ze strony prywatnych walut, takich jak Frax. Dni rządowego monopolu na emisję pieniędzy przez banki centralne niebawem dobiegną końca. Ten pan jest całkiem dobrym ekonomistą i zależy mu na tym, żeby stablecoiny czy nowe waluty tutaj wyeliminowały koszty transakcyjne, koszty transakcji oczywiście walutowych, które są wciąż bardzo wysokie, no i jednocześnie chce zmniejszyć manipulacje tymi walutami, a wiemy, że jest to oczywiście proceder bardzo powszechnie stosowany na świecie. No między innymi Stany Zjednoczone wykorzystują swoje narzędzia do manipulacji chociażby chińską walutą, chińskim juanem, obniżyli skutecznie do poziomów najniższych od 10 lat chińskiego juana, grając oczywiście Chińczykom na nosie. No oczywiście wiadomo, że Chiny próbują w jakiś sposób tutaj Trumpowi odpowiadać na to. Natomiast to ma być stablecoin, który ma być powiązany z dolarem amerykańskim, ale nie jeden do jeden. No i na czym polega fenomen tej nowej kryptowaluty czy nowego stablecoina? Będzie on się opierał na ułamkowej rezerwie i ma być powiązany właśnie z wartością dolara, ale niekoniecznie jeden do jeden jak inne stablecoiny. Mechanizm jest podobny do sposobu, w jaki banki centralne odkupują obligacje przez emisję długu. No i wyjaśniając jakby ten algorytm, to ma on ogólnie pożyczać rezerwy i zbierać odsetki, dzięki czemu wartość Frax zostanie związana z dolarem, co z kolei powinno utrzymać stabilną cenę waluty. Przyznam szczerze, że nie myślę, żeby to był akurat super stablecoin. Pewien sposób oczywiście, czy pewna logika jest tutaj zachowana. W tym momencie najbardziej znanym i najbardziej powszechnym stablecoinem jest Tether. Natomiast też nie ma narzędzi kontroli odpowiednich tego Tethera i podejrzewa się, że ten dodruk jest oczywiście poza... Że taka jest idea oczywiście, no nikt nie powinien tego w sposób jakby centralny tego regulować, a się okazuje, że jednak tak jest. Powstał bardzo podobny projekt już wcześniej, nazywał się Basis, który zebrał 100 milionów dolarów, aby stworzyć właśnie taką rezerwę wspartą skomplikowaną serią sprzedaży obligacji. I niestety działania organów regulacyjnych ten projekt utopiły. Natomiast myślę, że większość z Was, która to słucha, nie do końca może zrozumieć właśnie na czym ma do końca polegać ten sposób
odkupu właśnie, czy emisji jakichś obligacji, czy prawdopodobieństwa. Mi już ten, czytając to, jest to bardzo skomplikowany jakiś wzór, który ma być super stable coinem. I ma odzwierciedlać tutaj notowania dolara. I skąd wynikają moje obawy, że ta waluta, czy ten stablecoin odniesie sukces? Przede wszystkim mechanizm wyliczania jest zbyt skomplikowany tutaj i niezrozumiały dla większości osób. Być może nie wszystko musimy rozumieć, żeby działało tak, jak większość osób nie rozumie prądu, ale wie, że wciskając guzik w gniazdku mamy światło. Jest wiele takich rzeczy, więc my nie musimy do końca znać tych mechanizmów. Natomiast bardzo prostym rozwiązaniem jest oczywiście zrobienie tego dolara 1:1, czy zrobienie, wystarczyłoby zrobić cyfrową walutę, która będzie kwotowana tak samo jak dolar amerykański. Wiadomo, że coś musi za tym stać, ale wyobraźmy sobie, że Amerykanie wprowadzają digital currency, czyli takiego elektronicznego dolara, i wszystkie problemy nagle znikają. Znika problem tego typu oczywiście kosztów przesyłu pieniędzy, no bo w tym momencie, jeżeli byśmy to oparli o blockchain czy o jakąś inną infrastrukturę, ale wyeliminowalibyśmy te fizyczne przekazywanie sobie, powiedzmy, gotówki, chociaż banki i tak już operują tylko i wyłącznie w większości przypadków na liczbach, natomiast te koszty transakcyjne mimo wszystko są bardzo wysokie, ale powiedzmy, że wprowadzamy taką elektroniczną walutę i te wszystkie rzeczy, które mają, powiedzmy, te kryptowaluty wyeliminować, no to mają wyeliminować przede wszystkim wysokie koszty transakcyjne, czas trwania transakcji, i z jedną rzeczą tutaj nie mogą sobie poradzić. Chodzi o manipulację tutaj ceną. I to jest najbardziej chyba trudny mechanizm do zaprojektowania, ale samo tworzenie takiego skomplikowanego oczywiście systemu jest, uważam, bardzo tutaj przemawiające na niekorzyść oczywiście takiej waluty, ale projekt bardzo, bardzo ciekawy. Czy on może zagrozić Tetherowi? Myślę, że Tether zyskał też taką akceptację publiczną i nie myślę, żeby akurat tutaj ta kryptowaluta mogła w jakikolwiek sposób tutaj bardzo zagrozić Tetherowi. Możemy jeszcze tutaj przeczytać, bo jeden właśnie z autorów tego projektu, bo Moore nie jest jedynym autorem, ale jest jeszcze Ralph Benko, który był byłym zastępcą pana Reagana. On tutaj twierdzi, że Frax oferuje perspektywę sukcesu wszędzie tam, gdzie zmagały się inne stablecoiny. Umożliwi on jego użytkownikom handel walutą, co do której mają pewność, że pozostanie stabilną jednostką rozliczeniową i magazynem wartości oraz przejrzystą i niezawodną na całym świecie. Tworzymy niezawodną, bezpieczną i stabilną walutę cyfrową, zaprojektowaną tak, aby uczynić międzynarodowy system finansowy i monetarny bardziej stabilnym i wydajnym, zmieniając świat finansów na zawsze. No, słowa bardzo piękne, papier przyjmie wszystko, ale czy sukces rzeczywiście będzie, okaże się to dopiero za parę miesięcy, bo w tym momencie jeszcze ta waluta nie funkcjonuje, ale są wielkie zapowiedzi. Wielki kryzys bankowości, kryptowaluty staną się konieczną alternatywą. Ja się z tym zgodzę, że kryptowaluty staną się alternatywą dla tradycyjnego systemu, czy dla tradycyjnych finansów i tradycyjnych walut. Czy będziemy mieli do czynienia z wielkim kryzysem bankowości, daleko nie trzeba szukać, bo nawet i w Polsce niektóre banki mają, czy w Europie mają dosyć duże problemy. Natomiast ciekawy przypadek w Indiach, tam klienci kilku banków spółdzielczych, które są oczywiście pod kontrolą rządu, klienci tych banków walczą o wypłatę swoich środków, więc jest bank, który no w tym momencie ma narzucone jakieś regulacje
i limity wypłat, ale które wynoszą około 40 tysięcy rupii, natomiast bank nie jest w stanie poradzić sobie nawet z wypłatą 1000 rupii. No i dziesiątki tysięcy tutaj klientów niestety nie może wypłacić swoich oszczędności. Prawdopodobnie tutaj dojdzie jeszcze do ze względu na różne wewnętrzne jakieś regulacje do zamknięcia kolejnych jednostek innych banków centralnych. Jest to trochę skok taki na kasę. Rząd Indii nie jest w stanie tutaj pomóc, przynajmniej udaje, że coś robi, natomiast nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa swoim obywatelom i skłania mnie to do pewnej takiej refleksji, że wszystkie instytucje nadzorujące bankowość tak na dobrą sprawę są zupełnie nieprzydatne. Przykład z, chociażby z polskim KNF-em, który jest taką jednostką, która powinna stać na straży bezpieczeństwa i od czasu do czasu jedyne komunikaty, które płyną, to co KNF włożyło na jakąś listę ostrzeżeń. Natomiast tak na dobrą sprawę żaden KNF i żadna inna instytucja, nawet sam minister finansów, nie jest w stanie zabezpieczyć naszych środków w banku. Przez powstawanie takich instytucji rządowych ludzie myślą, że cały system bankowy czy ten system finansowy jest bezpieczny, a system finansowy nigdy nie był bezpieczny, nie jest bezpieczny i myślę, że dopóki ludzie nie wezmą spraw w swoje ręce, nigdy nie będzie. Ja myślę, że instytucje prywatne lepiej są w stanie kontrolować i wyznaczać pewne standardy i na przykład certyfikować niż oczywiście instytucje państwowe. I system banku, żaden bank nie jest bezpieczny. I to, że akurat ten przypadek jest w Indiach, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że w Polsce również mamy szeroką gamę banków i ludzie myślą, że banki, każdy jeden bank jest bezpieczny, trzymają tam swoje oszczędności, trzymają tam swoje lokaty. Natomiast społeczeństwo przez to ma uśpioną po prostu czujność. Ludzie myśląc, że są odpowiednie jakieś przepisy, regulacje, zakazy, nakazy nałożone na banki, no to też nie wiedzą, że jest tylko pewna kwota gwarantowana przez nasz rząd, że ewentualnie na ewentualność bankructwa danego banku rząd pokryje część tylko strat. Przypomnę, część tylko strat, i natomiast nie zagwarantuje nam żaden bank 100% oczywiście, czy żadna instytucja rządowa 100% zwrotu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak już powiedziałem, że czujność ludzi jest po prostu uśpiona przez te regulacje. Powstają nowe jakieś jednostki podszywające się pod, tak powiedzmy, jakieś parabanki, które no, budzą przez to właśnie zaufanie i uśpiona czujność ludzi po prostu pcha ich do takich nieprzemyślanych i nieodpowiedzialnych inwestycji. Edukacja jest bardzo i świadomość ludzi jest bardzo słaba i na niskim poziomie. Co więcej, jedna z ciekawostek, ale myślę, że dla niektórych już może to nie jest ciekawostka, tylko smutny fakt, że w bankach nie ma pieniędzy. Banki operują na cyfrach, tworzą pieniądze w sposób, w bardzo zresztą prosty sposób. I jeżeli więcej niż 3% osób poszłoby do banków po swoje oszczędności, tak mielibyśmy podobną sytuację, co w tym momencie właśnie w Indiach. Ludzie staliby przed bankiem i mieli jakąkolwiek nadzieję, że wypłacą jakiekolwiek pieniądze. Po prostu w bankach nie ma pieniędzy. 3% pieniędzy, które funkcjonuje, mamy w obiegu, są jakby w walucie fiducjarnej. Reszta to są po prostu liczby, które banki sobie po prostu tworzą, jak praktycznie można powiedzieć, upraszczając tą wypowiedź, jak chcą. Więc banki nie są bezpieczne, instytucje finansowe kontrolujące są nieskuteczne, więc przez to właśnie świadomość ludzi jest niska, ludzie nie mają żadnych gwarancji bankowych, poza oczywiście jakimiś tam niskimi, które ogólnie występują, natomiast edukacja i wiedza na temat bankowości finansów jest bardzo słaba. Tym akcentem kończę dzisiejszy live. Mam nadzieję, że kryptowaluty staną się czynnikiem takim, który
zmieni oczywiście finanse, on zmienia w bardzo powolny sposób, natomiast jak już widzimy, że chociażby kandydaci na szefów Fedu czy doradcy prezydentów biorą się za stablecoiny, to znaczy, że widzą jakieś światełko oczywiście w tunelu i są w stanie coś dobrego czy coś konkretnego nam w przyszłość zaproponować w oparciu właśnie o blockchain, czyli transparentną, że tak powiem, sieć, która jest w stanie rzeczywiście zabezpieczać nasze środki. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam już jutro na kolejny Crypto Flash. A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?